Zasiernik do bobiku ten, nie? Aha. Przerabiamy, bo nie można sobie poradzić przekładnią, tą bezstopniową. I będzie zrobiona przekładnia taka teraz. Normalna, zwykła od poznaniaka. Niedrogie te przekładnie, dobre. Już tu jest ta matka przerobiona. Już tutaj przyjdzie ta matka do napędu. Tu jest ucięta ta flansza, o tu przyjdzie łańcuch. Ładnie. Tutaj przyjdzie ta zębatka, czekaj. Czemu ona nie chce najść? Powinna. No to przeczyścisz to papierem lepiej. Nachodziło. Tylko trzeba przeczyścić trochę. Przeczyścimy trochę. Trzeba jakiegoś muteczka. Papierem ściernym i będzie dobrze. Nachodziła ładnie. Musi być zeskokana chyba dzisiaj. Kawał jest. Tu jest coś chyba murleć. Może zadry? Nie ma zadry? Jakiś rant chyba jest tutaj, no. O zadry, coś tu jest chyba uderzony. Zaraz pilnikiem to pozwolimy. Tam papier ścierny albo pilnik. Weź tam. Bo to jest... To jest ściernik do bobiku specjalny. No właśnie. Tylko do bobiku. No do bobiku. Właśnie, bo ma te... rolki ma grube do grubego wysiewu. Tak, bobik, ubin, czy tam nie? Teraz powinno chyba najść. O, teraz ładnie nachodzi. Wejdzie tam, zadra może gdzieś tam. Jest tu. Łańcuch zakłada, tam mniejszy, większy. Nie, bo ten łańcuszek pójdzie tu, na koła. Dobrze, ładnie. Koła napędowe takie. Ale to jest ściernik tylko do bobiku? To jest bobiku do grochu, bo on, zobacz, jakie ma deficy, no. A, i do... To jest plonkowy, to normalny do... deficy się. To jest taki ściernik, to jest przerobione z Amazonii, taki jest normalny, na taki ściernik specjalny do bobiku. A to... Zobacz, jak to wygląda wysiew. To tylko tak pod dwa rzędy się je? Nie, jak tak. Bobik sieje to 20 cm. Aha, ale tutaj można bez problemu posiąść na dobre 10 cm głębokości, bo tutaj to jest łapa od kultywatora, także ona tutaj się ładnie zagłębia. Aha, bo to jest... Bobik ma parę problemów. Na wiosnę to jest grube nasiono, ono potrzebuje dużo wilgoci. Jeśli posiejemy go płytko, no to jak grube nasiono uzyska na wiosnę tyle wilgoci? A jak wsadzimy go na 10 cm, to jest pewność, że na pewno wilgoć tam zawsze złapie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że... żurawie z ludownictwą upraw wybierają z wierzchu, no bo jak jest płciutko, no to mają go łatwo wydziobać. A jak właśnie masz go głęboko 10 cm, to co one zrobią? No tak. Ale ty wiesz, że ten usiłują nieraz wydostać z tych 10 cm? O. Potrafią, ale no to dokopanie się do 10 cm pod ziemię naprawdę jest trudne, nie? Dla żurawia wydziobem, ale potrafią zrobić taką niszę i wydziobać gdzieś tam, nawet tak głęboko. No, czy to one co po zapachu czują, że tam jest? Tak! No i tam lecą takie głodne, tam wiesz, z tej Azji się wygłodzą po drodze. Tak, tu przyjadą, przylecą, a tutaj wiesz, no. kopią jak im się jak daje. Jak się wsieje na 10, tu jest na głębokości, to w zasadzie nie ma dużo, bo tu się przestawia na sporniach, nie? No i tu są trzy głębokości, tutaj można siać 10 cm. No tak około 7 i podniósł tam do góry, no. 5-6, bo tu się na sforniach przystawia. No na poza się. No taka prosta, można powiedzieć, prymitywna konstrukcja, ale bardzo dobra. No ale dobra. No ale ziarka są dawkowane jakoś? No tu masz. Na punkty. Przekładnia, nie? No to ta przekładnia będzie ten. Tu przekładnia była ta odrodzona od Amazonii, ale to się psuło, nie? I teraz będzie ta, tutaj przyjdzie jeszcze łańcuch do napędu wałka. No to z Polska tu. Przekładnia? To jest tak, od Mazura, od polskiego. No to przekładnie od Mazura można kupić za 300-400 zł. A do Amazonii ta oryginalna, ona później jak się popsuje, jak zaczną te sprężynki, tam te łożyska knocić, to raz się dużo, raz mało, tam kilkakrotnie wymieniałem te łożyska i nie można sobie z tym poradzić. A no właśnie. A tak jak się zrobi, to jest święty spokój. Jest Kaźmir, dobra, ładne zęby, nie? A tutaj ma być taki luz, ja myślałem, że to jest na wtórne. To jest wypracowane już trochę pewnie. To jest brona, która ma 15 lat, 20, także to już się trochę wypracowało, nie? To na zawleczki, bardzo prosty montaż. U nas też jest, też jest na zawleczki mały taki, wiesz, za siewnikiem co idzie. To też ma na zawleczki też. Ale to jest do siewnika. Ale co masz na zawleczki? Nie masz brony wilnikowej, masz bronę wilnikową? Tak, ona. Brona wilnika ja. Ale gdzie? W tym, w kółku, tak? W kółku. Kółkowa. No to Amazonie muszą mieć. No mówię ci, że Amazonia. Przy Amazonie jest brona wirowa, no. Brona wilnikowa, a to najlepsze brony Amazonii.
4-metrowe.